Adam Białas, Stowarzyszenie Pomost. Trzeci już dzień prac ekshumacyjnych w Brójcach. Trzeci dzień prac ekshumacyjnych, ale jest to szósty dzień naszych prac ogólnie na tym terenie. Mieliśmy pewien problem, żeby tę mogiłę dużą, co prawda, zlokalizować. Udało się to dzięki pomocy ludności lokalnej, która w większości bardzo przychylnie podchodzi do naszych prac. Na chwilę obecną nasi specjaliści ekshumują już 30 zabitego z tej mogiły. Nie potwierdziły się wcześniejsze pogłoski, że będzie to grób zawierający szczątki cywilów. Cywilów ustaliliśmy na pewno, że znajduje się tu około 5 osób. Reszta są to żołnierze. Żołnierze, którzy posiadają przy sobie nieśmiertelniki, pasy, elementy jednoznacznie wskazujące na ich przynależność wojskową. Przy jednym z poległych znaleźliśmy mnaszkę wojskową, która ma ślad po kuli. Widać, że kula przeszła przez ten przedmiot na wylot. Znaleźliśmy także klamrę, pas klamrą i także w pasie tym tkwi kula od radzieckiego pistoletu maszynowego.